wrześniu 2010 roku Międzynarodowa Federacja Wędkarstwa Morskiego powierzyła Polsce organizację pierwszych mistrzostw Europy w dyscyplinie morskiej w łowieniu zdryfujących łodzi na przynęty sztuczne. Ze względu na doświadczenie zdobyte w organizacji międzynarodowych mistrzostw Polski w wędkarstwie morskim oraz z uwagi na wyniki osiągane w tej dyscyplinie, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego powierzył organizację tych zawodów Okręgowi Wrocławskiemu PZW. Zawody te zostały zorganizowane wspólnie z burmistrzem miasta Darłowa, który w tym roku obchodzi 700-lecie swojego istnienia, a także wraz z kołem Polskiego Związku Wędkarskiego Łosoś w Darłowie. Inicjatorem tych zawodów, od lat zabiegającym o powołanie do życia kolejnej dyscypliny sportowej w wędkarstwie morskim, był Jerzy Szczeciński, przewodniczący Komisji Morskiej Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W mistrzostwach udział wzięło 34 zawodników z 7 drużyn. W zawodach wystartowały 3 drużyny polskie, 2 niemieckie, drużyny z Włoch i z Luksemburga. Pod względem sportowym mistrzostwa okazały się niezwykle udane. Pomimo tego, że zagraniczne drużyny wystąpiły w bardzo mocnych składach, zwłaszcza drużyny niemieckie, w których wystartowali m.in. wielokrotni mistrzowie świata Heiner Grossmann i Holger Kobark, a także Horst Hennings, tester Dajwy Kormorana. Złoty medal w klasyfikacji drużynowej przypadł w udziale drużynie Polska A. Srebrny medal wywalczył team Niemcy B, a brązowy drużyna Polska C. Kolejne miejsca w klasyfikacji drużynowej zajęły Polska B, Niemcy A, Włochy i Luksemburg. W klasyfikacji indywidualnej tytuł mistrza Europy oraz złoty medal wywalczył Mariusz Getka. Wicemistrzem Europy został Witold Janiak, a brązowy medal wywalczył Zdzisław Drewnik. Jak sobie poradziłeś? Zdominowaliśmy Niemców. Udało się zrobić to, co przez wiele lat wydawało się wręcz niemożliwe. To oni dominowali, to oni wygrywali, to oni robili z nami, co chcieli. Natomiast teraz oni patrzyli, co robimy my. Pierwszy dzień wygrałem, drugi dzień wygrałem, trzeci dzień byłem drugi, w trening również wygrałem. Wynik fantastyczny. Cieszę się, że mogłem pokazać moim przyjaciołom za zachodniej granicy, jak się łowi dorsze w polskim Bałtyku. Może ty jeszcze pamiętasz, jak masz na imię i na nazwisko? Czy już w ogóle tylko mistrzu trzeba do ciebie mówić? Nie mam nic przeciwko, ale mam talizman, który przypomina mi, jak mam na imię, także nie chcę cię ściągać do kieszeni teraz. Dobrze, myślisz o tym sneakersie, tak? Słuchaj, ale jak łowiłeś? Na jakich łowiskach? Pilkery, główki, nie wiem, no powiedz trochę o szczegółach. Mówiliśmy 4 dni, tak jak wspomniałem. Od początku łowiłem na jednego pilkera 100-gramowego, model, który od wielu wypraw spisywał mi się doskonale. Oczywiście własnej produkcji, bez względu na to, jakie warunki były w morzu, a były różne. Naprawdę potrafiło mocno wiać, pod jednym pilkerem 100-gramowym, nawet na 42 metrach przy bardzo mocnym dryfie. Tak łowiłem. Moim sukcesem niewątpliwie jest to, że drugi i trzeci dzień wszystkie reprezentacje z zagranicy również łowiły moimi pilkerami. Nie wychodziło im to tak dobrze, natomiast mają szansę, niech się jeszcze uczą. A ryby gdzie były? W toni czy raczej przed nim? To znaczy ja właśnie łowiłem różnie. Łowiłem je przy samym dniu, potrafiłem znaleźć rybę 6-7 metrów nad dnem i myślę, że to była tajemnica mojego sukcesu, a o tym, że dominowaliśmy, nie świadczy chociażby wynik, że ja w pierwszy dzień miałem 17 dorszy, a Niemiec najlepszy miał ich 9. No to jest po prostu przepaść, a obawialiśmy się ich naprawdę bardzo, bardzo. Słuchaj, mieliśmy krótko rozmawiać, ale teraz to mnie zaciekawiłeś. No tutaj nam trochę szanty przeszkadzają. Dobra, jednym pilkerem, przy różnych warunkach, czyli w czym, gdzie jest haczyk? Znaczy, na czym to polegało? Kotwica, na pilkerze. Tam jest haczyk. Nie, ale przecież wiadomo, że jak się zmieniają warunki, to ryba różnie stoi, prawda? Tak. Stosuje się różne pilkery, różną masę. Jak można łowić jednym? Trzeba się dostosować do warunków. Trzeba wtedy w takich warunkach podać przynęty sposób, który zainteresuje rybę. Jeżeli zobaczyłem pod powierzchnią... Czyli praca wędką? Praca wędką. Delikatna praca, to co zauważyli inni wędkarze, że ja nie szarpałem. Ja delikatnie porwałem pilkerem. Starałem się, aby mój pilkerek przypominał ławicę szprota, bo pod powierzchnią widzieliśmy bardzo dużo małego szprota. Więc ja robiłem wszystko, żeby ten dorsz chciał wziąć mojego pilkera i jak widać robiłem to bardzo skutecznie. Gratuluję jeszcze raz i wiesz, nie zapominaj o sneakersach, prawda? Nie będę dziękował, a z tego co wiem, redakcja Wiadomości Wędkarskich zaopatrzyła mi w odpowiednią ilość sneakersów, także jeszcze raz dziękuję.